Witaj, z tej strony Cyprian Graczyk. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. W zasadzie ten film jest takim dużym, dużym spontanem. Nie mam praktycznie konkretnego zamysłu co do tematyki tego filmu, więc zobaczymy, co się urodzi. Film nagrywam po jakichś 2-3 godzinach bycia w totalnej radości, wdzięczności, poczuciu szczęścia, kompletności, akceptacji. W zasadzie płakałem z radości i miłości. Włączyłem sobie muzykę, która jeszcze te emocje zintensyfikowała. Tańczyłem w restauracji i na pewno wyglądałem jak szaleniec dla innych ludzi, bo po prostu tańczyłem sam, ze sobą, przed sobą, płacząc jednocześnie i wysyłając wdzięczność i miłość do wszechświata. Jeździłem sobie na motorze, co uwielbiam robić, oczywiście bez kasku, bo lubię trochę złamać pewne reguły dla poczucia wolności, dla wiatru po prostu, który uwielbiam czuć na swojej głowie, dlatego, że mam zaufanie do tego, jak jeżdżę i że wszystko będzie ok ze mną i że jestem chroniony. Jestem na przedostatnim dniu Pancha Karmy i dla tych co z Was, co nie wiedzą, czym jest Pancha Karma. Pancha Karma, ja pewnie tego nie wytłumaczę super profesjonalnie, ale wytłumaczę tak, jak ja to rozumiem. Pancha Karma jest formą, czy takim sposobem oczyszczenia organizmu i przywrócenia balansu do swojego ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego, który opiera się na trzymaniu się specyficznej diety, braniu specyficznych ajurwedyjskich, naturalnych lekarstw, a także na masażach. W zasadzie ja miałem takie 2 masaże dziennie przez 10 dni. 2 masażystów jednocześnie masujących mnie. Masaże opierają się na użyciu dużej ilości specyficznych olejów. Czasami na przykład no, olej wylewają tobie na czakrę trzeciego oka, czyli na czoło przez około 30-40 minut. Twój umysł wariuje trochę wtedy. To nie jest super przyjemne, bo jest, znaczy z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony ten natłok myśli, ten umysł się tak bardzo intensyfikuje w tym procesie, ale kiedy wychodzi się z tego procesu, z tego masażu, takim zblazowanym trochę, jakbyśmy się obracali w kółko przez, nie wiem, pół godziny, to następuje rodzaj uzdrowienia. W zasadzie podczas tych masaży dużo płakałem, w ogóle bardzo dużo płakałem przez ostatni czas. Byłem też w takim płodnym okresie, nieseksualnie płodnym. Nie spodziewałem zbyt wielu dzieci przez ten okres, ale płodnym pod względem kreatywności i tworzenia pomysłów i inspiracji. Więc zdecydowanie polecam Wam Pancha Karmę. Jest to jedno z najlepszych doświadczeń, jakie w życiu miałem, zrobiłem i zdecydowałem się na jedno z najlepszych, na jakie się po prostu zdecydowałem. Tak, więc Pancha Karma opiera się na ajurwedyjskiej medycynie. Ja to zrobiłem w ośrodku, który się nazywa Kadeltheram, pisane Kadeltheram, jakoś tak Google poprawi, w miejscowości Warkala, pisane przez V. A więc Warkala, Kadeltheram. Ja go polecam dlatego, że go sprawdziłem. Być może są lepsze, których ja po prostu nie sprawdziłem i o których nie mam pojęcia. I oczywiście nie dlatego, że ktoś mi za to zapłacił, bo mi nikt za to nie zapłacił, żeby to promować, tylko dlatego, że naprawdę to miejsce zasługuje na to, żeby być znane. A lubię się dzielić też pozytywnymi rzeczami i informacjami i doświadczeniami z innymi ludźmi. I poza tym miejscowość Warkala powinna być obowiązkowa na Twojej liście. Miejsce do zobaczenia. Ja byłem 3 raz w miejscowości Warkala i niestety muszę już wyjeżdżać, ponieważ moja wiza mnie trochę do tego przymusza, bo nie będę mógł zostać w klubie czasami, znaczy często nawet łamać pewne reguły gry, ale no nie będę łamać reguł gry w przypadku wizy, bo wtedy nie będę już mógł wrócić do Indii. A więc naturalnie wszystko z głową. Więc Warkala, tak, Warkala jest miejscem, w którym dzieje się naprawdę bardzo dużo magii, ale z reguły początkowa faza wywraca nas trochę do góry nogami. Miejsce uduchowione, miejsce magiczne, miejsce, w których poziom synchroniczności intensyfikuje się, miejsce pełne miłości, miejsce, w którym mnóstwo lokalnych ludzi ma oczy, które po prostu świecą radością, pokojem i miłością. Miękka, lekka energia. Ludzie, którym się po prostu oczy aż świecą z radości, wyglądają zdrowo, ich skóra wygląda przepięknie.
świecą się po prostu. Niezależnie od tego, że nie mieli biznesu przez 2 lata, cokolwiek się działo, oni są radośni. I są świetnymi nauczycielami dla nas i świetnymi uzdrowicielami. W zasadzie w tej miejscowości jest mnóstwo uzdrowicieli, nawet sobie nie zdają z tego sprawy. Zwykli sklepikarze, handlarze, kelnerzy, ludzie, którzy wynajmują motor, po prostu wszędzie jest pełno radości. I oczywiście zobaczymy też drugą stronę medalu i będziemy też z tym miejscem mieć parę problemów. I nie mówię tego własnym doświadczeniem, które 3-krotnie się potwierdziło, ale również doświadczeniem ludzi, których tutaj poznaję. Zresztą tu poznaje się mnóstwo ludzi i ja tu zawieram przyjaźnie na całe życie. A jak wiemy, kiedy podróżujemy, rzadko kiedy zawieramy przyjaźnie na całe życie. Ja przy każdej wizycie do Barkali takie tworzę. Więc jest to naprawdę magiczne miejsce. Warto tu być i warto tu pobyć trochę dłużej i warto tu też przyjechać samemu. I to potwierdzi, mi się wydaje, sporo osób. Tutaj nie będziesz samotny, nie martw się, łatwo odnajdziesz innych ludzi. Jednocześnie Warkala jest takim miejscem, ono jest też urokliwe pod względem natury. Gwiazdy. Ja zresztą jak to oglądam gwiazdy, to raz, że widzę statki kosmiczne, spadające meteoryty, jakieś dziwne płomienie, inne różnego rodzaju dziwne zjawiska, masę spadających gwiazd. To jest niesamowite, oglądając to na plaży, pod palmami, w ciepłej temperaturze, w przyjemnej bryzie. Coś fantastycznego. Naprawdę niesamowite miejsce. Miejsce mocy i miejsce, które jest też znane z uzdrawiania poczucia winy, uzdrawiania grzechów. Dlatego jest też plaża, w której nie powinniście się kąpać. Plaża, w której oddaje się zmarłych do tego oceanu. Dlatego, że są tutaj przekonania, że to po prostu jest święte miejsce, które oczyszcza nas ze złej karmy i z tego złego, co dokonaliśmy. I moje doświadczenia bardzo to potwierdzają. Z reguły początkowa faza pobytu w Warkali to jest zmierzenie się z olbrzymim poczuciem winy i w moim przypadku to jest też bardzo dużo pożądania, które gdzieś ukierunkowuje w trochę niewłaściwy sposób. Więc też miałem tutaj oczywiście takie różne wykolejenia, jeśli chodzi o tą Warkalę. Oczywiście sama Panchakarma i ten proces, któremu się poddajemy, nie jest aż tak idealnie przyjemnym zjawiskiem, tak? Bo musimy się ograniczyć do pewnej specyficznej diety i choć mamy bardzo fajne masaże i tutaj ten ośrodek, to miejsce, w którym jestem, jest spokojne, pełne natury, dużo zwierzątek tutaj przychodzi, mangusty, pawie, wiewiórki, ptaki, orły sobie tutaj latają. W ogóle w Barkali jest mnóstwo orłów. Uwielbiam orły. Ja idę często za synchronicznościami natury. Ona mnie prowadzi. Natura do nas przemawia i zwierzaki pojawiają się w specyficznym momencie jako rodzaj komunikatu. Przypominam, wszechświat jest hologramem naszej rzeczywistości, odzwierciedleniem. Więc dajmy głębsze znaczenie wszystkiemu temu, co napotykamy w każdym jednym momencie. Od nazwy miejsca, od nazwy ośrodka, w którym jesteśmy, od nazwy ulicy, na której mieszkamy, poprzez zwierzaki, które się pojawiają w naszej rzeczywistości, poprzez słowa, które przypadkowo zasłyszymy. Wszystko jest komunikatem i wszechświat komunikuje się z nami cały czas i tylko my nie zawsze jesteśmy otwarci, by słyszeć i widzieć te komunikaty. Czasami je po prostu wyłączamy, czasami ich nie rozumiemy, czasami je widzimy, ale bardzo szybko gdzieś ignorujemy. Natomiast kiedy damy głębsze znaczenie i też wdzięczność za te komunikaty, to otrzymujemy ich jeszcze więcej. I one nas niesamowicie poprowadzą, potwierdzają pewne rzeczy i dostajemy takie magiczne potwierdzenie, że ten wszechświat jest miejscem magicznym i wspaniałym i że nas naprawdę bardzo, bardzo kocha. I są takie momenty w życiu, kiedy nagle dochodzimy jakby na szczyt i patrzymy na wszystko z pełną jasnością i widzimy każdy element naszej drogi służył temu, żeby dojść na pewien szczyt. Zaczynamy rozumieć wszystkie trudne problemy, wszystkie zmagania, jakby nagle zdobywamy pełną jasność, jakby rozproszyły się wszystkie chmury. Ja doświadczam dzisiaj takiego stanu i widzę cały ten proces Warkali, od stresu związanego z wyjazdem, od poświęceń i odwagi, o których oczywiście nie wspominałem tutaj, ale wiele mnie to kosztowało, żeby tutaj zdecydować się pojechać i musiałem z wielu rzeczy zrezygnować i w paru kwestiach zaryzykować. Natomiast wiedziałem, że to jest właściwa decyzja. I wszystko to, co tutaj przechodziłem, od ludzi, których poznałem, po drobne doświadczenia, po kwestie, które ciążyły mi w umyśle i w moim świecie emocjonalnym, wszystko to służyło i wszystko to było puzzlem pewnej układanki,
której całość teraz mam przed sobą i widzę. I dzięki temu mogę być wdzięczny za każde jedno doświadczenie, które mnie tutaj spotkało, widząc głębszy sens tego, do czego mnie ono prowadziło. Więc to tak w skrócie, tak jak mówiłem na samym początku, nie wiem do końca, o czym ten film będzie. Trochę mówiłem o panchakarmie, trochę mówiłem o warkali, trochę o tym, przez co przechodzę i jak to przechodzę. Co jest ciekawe, w takich momentach ja też widzę, jak idealnie działa astrologia, jak wszystko działa perfekcyjnie. Przykładowo, kiedy robiłem film o Nowiu, o znaku strzelca, podejmowałem decyzję o panchakarmie. To był moment Nowiu w strzelcu, kiedy musiałem zrobić coś, w co głęboko wierzę, zweryfikować swoje przekonania. Poddać się, dla mnie to był moment, kiedy ja uwierzyłem w tą panchakarmę i uwierzyłem, że ona mi służy, bo już zacząłem trochę próbować sobie i w tą ajurwedę. Ale miałem sobie bardzo dużo lęków z tym związanych, bo mam dużo zaległości, dużo odpowiedzialności. Poddanie się temu procesowi powoduje, że tych zaległości będzie jeszcze więcej, tych niedokończonych spraw będzie jeszcze więcej. Nie wierzyłem do końca, że podołam, dlatego że ja mam Marsa w Skorpionie, w koniunkcji do Plutona, w domu pierwszym. Dla was, dla tych z was, którzy to rozumieją, mój popęd, moje zachcianki, to co ja chcę, jest super mocne. I to jest często walka. To jest mocniejsze niż to, co jest dla mnie ważne, czyli to, co stanowi moją wartość. Tak? Tu pożądanie wygrywa z tym, co jest dla mnie ważne i z moimi wartościami, czyli z Wenus. Mars jest dużo mocniejszy. Więc wiedziałem, że zdradzę pewne reguły. Ale co ciekawe, w astrologii wszystko jest perfekcyjne. I oczywiście zdradziłem parę reguł tutaj, będąc w tym ośrodku. Tak? I to takich trochę poważnych reguł, bo na przykład kawa jest totalnie zabroniona i oczywiście ja tą kawę parę razy sobie wypiłem niektóre dni, te późniejsze w tym procesie, czy nawet zapaliłem parę fajek. Ale musiałem przejść przez całe poczucie winy, porażki, wstydu, które były związane z moją traumą narcystyczną, przerobić wszystkie te kwestie, które były z tym związane, wypłukać się z tego, przebaczyć sobie, zaakceptować to wszystko, pogodzić się z tym, wiedzieć, że to po prostu jest kolejna porażka, ale kiedyś odniosę sukces, odnosząc mnóstwo porażek, kiedyś uda mi się poddać jakimś regułom tak totalnie i po prostu wygrać z tym swoim pożądaniem i z tymi swoimi zachciankami. Ale powiem wam, że po kilku takich razach, ostatni raz, kiedy wypiłem kawę i sobie zapaliłem jeszcze do tego fajkę, to było właśnie dzisiaj, zaraz po tym, wszedłem w ten najwyższy stan błogości, zacząłem płakać ze wzruszenia, akceptacji, wdzięczności, czuć miłość wszechświata jak wielki ocean, że tej miłości jest tyle, że nie jesteśmy w stanie jej ona jest po prostu obezwładniająca. Nie jesteśmy w stanie zajrzeć w jej głębiny, nie jesteśmy w stanie zaabsorbować tego wszystkiego. Tak bardzo wszechświat i Bóg nas kocha, niezależnie od tego, co myślimy o sobie i co robimy. Płakałem z radości, słuchałem fantastycznej muzyki, jeżdżąc na motorze, załatwiałem mnóstwo spraw, kupowałem prezenty na święta, ciesząc się, że mogę uszczęśliwić innych ludzi z tego powodu. Popływałem sobie w oceanie i po prostu zacząłem tworzyć różne inne kreatywne rzeczy, wykłady, i przygotować prezentację na to i po prostu żyłem w pięknym, pięknym błogostanie radości i wdzięczności pomimo złamania zasad. I to tylko mi udowodniło, że znowu mój horoskop po prostu działa. On po prostu działa. I to jest też ciekawe. Moja Wenus jest w koziorożcu, w koniunkcji do Saturna, więc moje wartości są bardzo, bardzo takie mocne. Tam jest dużo moralizatorstwa. Trochę, że ja powinienem być święty. Oczekiwanie, że powinienem być święty. Podczas gdy mam Słońce w Skorpionie, Marsa w koniunkcji do Plutona w Skorpionie w domu pierwszym, więc to ze świętością nie ma wiele wspólnego. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o czymś takim jak taki nie koncept, tylko jak to się nazywa, też nie problem, brakuje mi słowa w tej chwili. Taka przypadłość? Brakuje mi właściwego słowa, ale dziwka oraz święta, taki rodzaj programu, w który wiele kobiet popada, tak? Czyli ten dysonans pomiędzy tym, że na przykład seksualnie chciałbym być totalnie rozwiązłe, czyli doświadczyć tej, nie wiem, uległości i po prostu pozwolić temu pożądaniu, żeby obezwładniło je, plus święta, czyli bycie po prostu porządną,
kobietą, żoną, matką, jej rola jako matki nie odpowiada do tego, żeby reprezentować, żeby po prostu pójść w tą stronę tej dziwki totalnej i jest ten dysonans. I z tym się zmaga dużo więcej kobiet niż myślimy i niż mamy pojęcie. I na różne sposoby sobie z tym radzi i oczywiście jedne bardziej to tłumią, inne mniej. U niektórych to po prostu naturalnie z czasem gdzieś przechodzi po prostu ten dysonans i te dwie przeciwstawne potrzeby. Mężczyźni też mają taki problem. Niektórzy, jak spojrzy się na horoskop kogoś, kto ma tak mocno saturniczną Wenus i tak mocno marsowy Skorpion, to jest bardzo typowe, tak? Czyli z jednej strony BDSM i Master, a z drugiej strony Budda. Więc to trochę takie odsłonięcie się przed wami w tej chwili. Natomiast więc wracając do tego, że podczas nowi podejmowałem trudną decyzję, ale w oparciu o coś, co wierzę, co da mi poczucie ekspansji, bo to bardzo jowiszowy nów, zaufania, tak? Tam sporo mówiłem właśnie o zaufaniu, o wierze, o ekspansji, o wyjściu do czegoś nowego. Tym nowym rządził jowisz. Jowisz w moim horoskopie to jest w domu dziewiątym, a więc robienie nowych rzeczy. Wyjście ze swojej strefy komfortu. Co ciekawe, w moim horoskopie Jowisz jest w opozycji do Saturna, do którego też jest podłączona Wenus i Neptun, tak? Czyli jest koniunkcja Wenus, Neptun, Saturn w opozycji do Jowisza. Na moim przykładzie powiem, jak działa taki aspekt, ale mi się wydaje, że ty możesz też z tego trochę wynieść, jeśli masz jakieś opozycje, no i jeśli oczywiście trochę rozumiesz język astrologii. Opozycja taka reprezentuje... Najpierw, żeby zrozumieć taką opozycję, warto spojrzeć na tą planetę, która jest najbliższa, czyli ta najszybsza. Bo to te szybkie planety są najbardziej wewnątrz nas. Więc Wenus reprezentuje na przykład miłość, związki i wartości. Wenus w koniunkcji do Saturna i Neptuna typowe, że jest się w związku na przykład z osobą narcystyczną albo psychopatyczną. Tak, bo Neptun to totalna iluzja. Saturn to obwinianie siebie i branie wszystkiego do siebie, plus miłość do autorytetu, więc niech ktoś będzie po prostu lepszy nade mną. Więc jest to oczywiście naturalne. Ale abstrahując od tego aspektu, bo nie na tym chciałem się skupić, Wenus reprezentuje wartości. Wenus reprezentuje przyjemności i gusta. I ona jest u mnie w koziorożcu w koniunkcji do Saturna, czyli super strict. Ważna jest odpowiedzialność, żałowanie sobie, niepozwalanie sobie, koziorożec, przetrwam to, nie mogę sobie na to pozwolić, powinienem na to ciężej pracować, jestem niewystarczający. Robienie sobie tak wielkich standardów, że nigdy nie będę w stanie być wartościowy i wystarczający, nigdy nie osiągnę tego sukcesu. Więc jednym słowem jestem jedną wielką porażką, która po prostu nie ma żadnych szans na osiągnięcie czegokolwiek w tym świecie, żeby wreszcie zaspokoić to swoje potrzeby walidacji. I oczywiście ten program później się trochę manifestuje w rzeczywistości. Jest poddanie się, ten brak wiary totalny. To jest właśnie Wenus w koniunkcji do Saturna. Jeszcze tam jest Neptun, który w ogóle tam powoduje, że to wszystko wychodzi poza jakiekolwiek granice i jest to wręcz iluzoryczne oczekiwania wobec siebie. Abstrahując już od wychowania i tak dalej, bo to zawsze jest połączone z kosmogramem. Teraz to jest wszystko w opozycji do Jowisza, więc z drugiej strony jest Jowisz, który opozycję, czyli szukanie balansu i skakanie. Więc ta Wenus jest podłączona do Jowisza i ta opozycja do Jowisza powoduje, że tak naprawdę chcę też być rozrzutny, pozwolić sobie na wszystko, robić to, co mi się żywnie podoba, przekraczać wszelkie możliwe granice, jeśli chodzi o, nie wiem, o dietę, styl życia, budowanie zbyt wielkich oczekiwań, takiej wiary, zbyt mocnej wiary, która nie jest po prostu ugruntowiona. Czasami branie mnóstwo projektów naraz i nieumiejętność udźwignięcia, co tylko wzmacnia to przekonanie negatywne Wenus w koniunkcji do Saturna. I to jest skakanie między tymi dwoma balansami, między tymi dwiema ekstremami tak naprawdę. Tak, Jowisz, ekspansja, rozmiar, wiara, mogę wszystko i tak dalej. A z drugiej strony Saturn, ograniczenie, nic nie umiesz, nic nie potrafisz, masz dwie lewe ręce, nic ci się w życiu nie uda, inni robią wszystko lepiej.
porównywanie się i tak dalej. To było takie często u mnie skakanie między dwiema ekstremami i powiem wam, że na pewno Panchakarma w dużej mierze wyrzuciła na wierzch te rzeczy, więc codziennie przechodziłem przez te dwie skrajności, niczym po prostu taka totalnie dwubiegunowa osoba. Natomiast gdzieś Panchakarma wszystko to później fajnie balansuje i pokazuje, że tak naprawdę nie ma z nami nic złego, że cały tak naprawdę proces, przez który przechodzimy i te różne huśtawki i skrajności i różne doświadczenia i załamania są ciągłym procesem do poszukiwania harmonii i balansu. I kiedy udaje nam się go zdobyć, co często wymaga jakiegoś zobowiązania, jakiegoś poświęcenia, rezygnacji z pewnych rzeczy, ale też bez tej skrajności, też z drugiej strony pozwolenia sobie co jakiś czas, zaakceptowanie, że możemy sobie na coś pozwolić, to w takim momencie możemy osiągnąć właśnie ten stan błogości, zrozumienia i akceptacji. Koniec końców we wszechświecie zawsze dążymy do balansu. Ja oczywiście, żeby dojść do tego balansu, muszę przejść przez dwie ekstremalne skrajności dosyć często na wielu płaszczyznach. Tym się chciałem z wami podzielić. Trochę to przyszło organicznie i naturalnie. Teraz jestem w fazie jowiszowej, zadowolony z tego, co mówię, ale pewnie jutro spojrzę na ten film i wejdę w fazę saturnową i powiem, ja pierdolę, co ty w ogóle człowieku ze sobą robisz. Ale tak już mam. Wszystkiego dobrego.